będzie rozpoczynał Bonin. Już szybko wznowił grę. Były piłkarz Korony Kielce, centra w obręb pola karnego. Wodecki, prawa noga, Wodecki, gol! Wyjątkowo prawą nogą, ale Wodecki bramkę zdobył. 1-1, Górnik odpowiada na trafienie Abdurazaka Traore. I znowu warto by prześledzić tą akcję od początku. Ile czasu mieli piłkarze Górnika, żeby to chyba Bonin dośrodkowywał, o ile dobrze kojarzę. Bonin dośrodkowywał. Tam trochę przypadku było przy tej akcji, ale Wodecki znalazł się tam, gdzie być powinien. Mówiliśmy o tym, że to lewe skrzydło Lechii, prawe skrzydło Lechii, dobrze sobie radzi w akcjach ofensywnych. Z Górnikiem nie za bardzo to skrzydło sobie radziło, ale tutaj zdobył bramkę zawodnik, jest rozgrzeszony. Nie wiem, tutaj sugerują, że było zagranie ręką. No, warto by to zobaczyć w powtórce, bo na pewno było dotknięcie piłki ręką. Popatrzmy w powtórce. Bembena, Wodecki. No tak, jakieś sugestie tutaj jak najbardziej uzasadnione. Tak, tak. On z tego akurat nie widać. Jest jedno takie chyba to pierwsze ujęcie, gdzie było dokładnie widać, że zasłaniał jak gdyby